Proszę Państwa, gdy zanurzam się, zasłuchuję w atmosferze Państwa sali, przychodzi mi do głowy, że przynajmniej pierwszy slajd, który przygotowałem, być może jest nieadekwatny, bo będę mówił o sprawach poważnych, chociaż o sprawach poważnych można mówić lekko. To są wyniki badań sprzed, i to może mieć znaczenie, 2 miesięcy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek z Was tu obecnych, czy wśród Was są osoby pracujące? Pokażcie. Ktoś jest może szefem, kierownikiem, przełożonym, właścicielem? A ktoś studiuje już tak o krok, rok, dwa od podjęcia pracy? No i proszę Państwa, z badań zrobionych przez solidną firmę badawczą, badającą różne trendy, postawy rynku pracy, wynikało dwa lata temu były podobne wyniki, tylko ludzie chcieli wyjechać w celach zarobkowych. A te 2 miesiące temu okazało się, że blisko 1 000 000 Polaków między tak 23 a 30 rokiem życia planują, i to poważnie planują, wyjazd za granicę do pracy z uwagi na to, że chcą doświadczać w pracy szacunku, wiedzą, że będą eksploatowani, ale chcą twórczo, a nie po prostu jak z angielski, to niech kopiuje korespondencję, że będą dowiadywali się od kogoś w firmie czy w zakładzie, jakie są perspektywy rozwoju, choćby od szefa, i że będą pracowali w zespołach, a nie w takich malutkich grupkach, w których ludzie mówią, no zmienia się kolejny zarząd, musimy przetrwać, zresztą słusznie, ale nie sposób budować doświadczenia jakiegoś takiego przepływu we współpracy. Teraz, kiedy zanurzam się w klimacie tej sali, myślę, że może te wyniki były zmanipulowane, a może dlatego, że one są sprzed więcej niż 2 tygodni. Może już dzisiaj po prostu, no, czy ktoś z Państwa rozpatruje, czy rozważa wyjazd za granicę po to, żeby doświadczać szacunku, mieć wizję przyszłości, nie być eksploatowanym i pracować w zespołach? Nie proszę o podniesienie rąk, ale tak język ciała staram się zorientować. Więc może być tak, że Państwa grupa tych, którzy spontanicznie przyszli na to spotkanie, jest niereprezentatywna. Niemniej taki trend w Polsce, no, został stwierdzony. On budzi troskę. Prowadzę akademię dla właścicieli i zarządzających firmami. Jednocześnie, gdy widzimy te badania i te ich wyniki, mamy tutaj też tak zwaną dobrą wiadomość, bo takie czynniki jak szacunek, twórcza samorealizacja, ścieżka kariery, współpraca, nie zależą od trendów czy układów politycznych. Nie zależą nawet w dużym stopniu od sytuacji ekonomicznej na zewnątrz. Zależą od nas, zależą od szefa, kierownika, a czasem może się okazać też, że zależą od pracowników. My mamy w Polsce skłonność do czegoś, co nazywamy folwarczną kulturą i strukturą firm. Jeden kapryśny szef lub szefowa, władczy, lecz kapryśny, komunikacja z góry na dół, mniej z powrotem. Pracownicy są zwolnieni z odpowiedzialności, za to no, muszą być posłuszni. Do niedawna można było zbudować w Polsce w gruncie rzeczy imperium Zielonej Wyspy, dopóki konkurowaliśmy ilością, ceną, jakością. Teraz dopiero, kiedy trzeba konkurować innowacyjnością, tak zwanymi synergiami, współpracą, twórczym podejściem, takie jak Państwo pokazujecie, może się okazywać, że ten folwark nie wystarcza. Z dnia na dzień nie można zadekretować, że zlikwidujemy folwark, stworzymy twórcze organizacje. Natomiast my szukamy w naszej akademii takich elementów, które mogą spowodować zmianę i pociągnąć za sobą zmianę w klimacie organizacji, zmianę w relacjach między ludźmi. I jednym z takich elementów jest mentoring. Kto z Państwa słyszał w kontekście pracy hasło, słowo mentoring? Moim celem jest przedstawić Państwu moje rozumienie w oparciu o kilkadziesiąt lat doświadczenia w pracy nad tym, jak ludzie stają się dla siebie autorytetami autentycznymi, albo jak się zaczarowują i rozczarowują. Mam poczucie, że to jest bardzo ważny element w naszym życiu i taki trochę zapoznany, kiedy żyjemy w warunkach dosyć powszechnej nieufności i niepewności. Gdyby
mentoring pojawił się szerzej w naszych firmach i organizacjach, być może byłoby mniej folwarczności. Folwarczność jest czymś archaicznym, blisko 400 lat. Mentoring też czymś pradawnym, aczkolwiek pozytywnym. Zanim powiem o mentoringu, zwierzenie. Dzisiaj jestem mentorem mentorów. W naszej Akademii Psychologii Przywództwa prowadzimy tak zwaną superwizję liderów, którzy stają się autorytetami autentycznymi albo w ramach jakichś programów dla innych. No i tu jestem bardzo poważny, nazwisko mi służy. Żona mówi, nie bądź taki mentorski, prawda? I to zawsze wszystko pasuje. Nie zawsze tak było. Kilkadziesiąt lat temu, 66 rok, wtedy byłem w 9. klasie, bo wtedy jeszcze nie było najpierw 8, a potem 1, 2, 3, tylko od razu do 11. Przybył do naszej szkoły pod Warszawą, w miejscowości Falenica na obrzeżach Warszawy, młody nauczyciel fizyki. On kończył studia na Politechnice, jednocześnie miał pasję uczenia. Był inny niż większość nauczycieli. Między innymi przyjeżdżał do nas na motorze pod Warszawę. Zdarzyło mu się, że siadał na stole i tak bardzo bezpośrednio z nami rozmawiał. Ja miałem wtedy dobre stopnie, natomiast miałem trójkę z zachowania. Słynąłem z tego, że jestem krnąbry, że jestem prowodyrem, że prowokuję, że odpowiadam. Gdy ten tak sympatyczny nauczyciel, który potem okazał się moim pierwszym mentorem, przybył i usiadł tak na stole, pierwsza rzecz, którą zrobiłem, od razu usiadłem na ławce i małpowałem go. On to zignorował, co było już jakąś taką pierwszą lekcją dla mnie. Nie będę tej historii bardzo rozwijał, chcę powiedzieć, co było najbardziej tu ważne. Otóż któregoś dnia skrócił lekcję, bo jednocześnie fizyka, ale też sprawy fizyczne, prowadził zajęcia techniczne z nami, skrócił lekcję, był na motorze, pokazał mi, że ma kask i powiedział, możesz się przejechać ze mną, Jacku, bo lubił mnie, lubiliśmy się, nad Wisłę, niedaleko tego miejsca, gdzie była nasza szkoła w Falenicy, ja tam chcę zobaczyć jakieś miejsce na wycieczki. Pojechaliśmy, usiedliśmy i on mówi, słuchaj, chciałem z tobą pogadać, nie wiem, czy mam prawo, w razie czego przerwi. Co się stało ostatnio, kiedy przyszła nowa nauczycielka do waszej klasy i wybiegła po kilku chwilach lekcji, wbiegła do pokoju nauczycielskiego, płakała, nie mogła się uspokoić, a z waszej klasy słyszałem po prostu wycie rozbawionej, rozbisurmanionej grupy młodzieży i potem mówili, a to Jacek, jak zwykle. No? Ona nie chciała powiedzieć. Więc ja trochę zadowolony z siebie, nawet trochę koloryzując, powiedziałem, my strasznie nie lubimy jej, bo lubiliśmy poprzednią wychowawczynią, ponieważ jej nazwisko teraz jest zniekształce świadomie, ma słowo pies w nazwisku, powiedzmy, że się nazywała Piesecka, prawda? I zanim ta nauczycielka weszła, to zastała mnie na środku klasy, jak w pozycji psa, z uniesioną nogą udawałem, że oddaję mocz na ścianę. Byłem zachwycony sobą, klasa też, pani Piesecka wybiegła z klas. No, opowiedziałem to Maciejowi Jenikę, młodemu nauczycielowi fizyki. Zobaczyłem, że jego twarz jest taka trochę kamienna. I mówi, Jacek, wiesz co, właśnie o tym chciałem sobie pogadać. Ja zauważyłem, że ty masz niesłychany potencjał. Ty masz potencjał lidera. Ja zauważyłem, że ty potrafisz zrobić z ludźmi wszystko. Że potrafisz ich zatrzymać, potrafisz ich rozbawić, potrafisz sprowokować. Tylko choćby w tej sytuacji ta kobieta płakała pół godziny, mi to nie chodzi w tej chwili tylko o jej godność, bo to, co mówisz, potwierdza to, o czym myślałem i o co się troszczyłem, że to, co robisz w ramach swojego potencjału, może być za cenę godności. Ale pytanie, jak to się ma do twojej godności? Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego? Ja to przerabiałem, więc pozwalam sobie ci powiedzieć, że ludzie cię odbierają jako błazna. Czy ty tego chcesz? Słuchajcie, gdyby nie ta rozmowa, być może bym prowadził fajny kabaret. Ja nie mówię, że moje życie by było zmarnowane, ale nie stałbym się autorytetem i mentorem. Powiedział mi jeszcze, PRL to jest fatalny wynalazek i potrzebuje ludzi tak odważnych jak ty, z taką charyzmą. Kilka lat potem już organizowałem opór studencki, który dał podstawy do NZS-u późniejszego.
Ja sobie nie zdawałem wtedy sprawy, że dzisiaj w świetle mojej wiedzy można by to nazwać moment mentoringu. Słowo mentoring pochodzi z tradycji. Odyseusz, wybierając się na swoją wyprawę, powierzył przyjacielowi opiekę nad domem, żoną, ale przede wszystkim synem Telemachem. I zadaniem mentora było towarzyszyć mu w jego drodze, w jego rozwoju, w gruncie rzeczy pomagać mu ogarnąć siebie i zrozumieć świat. Albo ogarnąć świat i zrozumieć siebie. Mentoring w dużym stopniu na tym polega. To, czego doświadczyłem w kontakcie z Maciejem Miennikiem wtedy, to on udzielił mi informacji zwrotnej, tak zwanego feedbacku. I to, co mi przekazał, popatrzcie, zawierało zarówno wzmocnienie, usłyszałem, że mam niebywały potencjał, że mam potencjał lidera. Usłyszałem, że mogę być potrzebny Polsce. Czułem, że on w to wierzy. A jednocześnie dostałem to, co my nazywamy urealnieniem. Powiedział mi to, czego pewnie bym nie przyjął od nikogo innego, albo nikt by mi tego nie pokazał. Że ja mogę być odbierany jako błazen, że ja marnotrawię energię i potencjał, abstrahując od tego, co jest doświadczeniem tej pani. Ja zresztą potem, ponieważ nieźle rysowałem, zrobiłem mi taki rodzaj przeproszenia dla niej. Okazało się, że ona albo się wstydziła tego doświadczenia, albo ze wspaniałomyślności dla mnie, poza Maciejem i nią, nikt o tym nie wiedział. Ja ją bezpośrednio sam przeprosiłem. Mentor to jest ktoś, kto z jednej strony udziela ci feedbacku, który ci mówi o twoim potencjale, o twoich możliwościach, lecz z drugiej strony ty mu tak ufasz, że może cię urealnić. Mawia się, że mentor może powiedzieć ci coś, czego nie powie ci prawie nikt inny na świecie, co bardzo boli, ale dzięki czemu staniesz się innym człowiekiem. Jeżeli to jest dłuższa droga, Maciej Jenike odgrywa w moim życiu taką rolę, mimo że to nie był formalny proces mentoringu przez wiele lat. On potem był też dla mnie autorytetem, był twórcą Solidarności Nauczycieli. Zmarł przedwcześnie na serce. To jest obecność. Ja po prostu wiedziałem, że on jest. To miało dla mnie znaczenie, że człowiek, który w gruncie rzeczy nie chce nadużywać słowa miłość, ale on w klimacie miłości przekazał mi to, że ja bywam błaznem. Bo widać było, że on to robi nie po to, żeby choćby wymierzyć mi sprawiedliwość, która może mi się należało za to, co zrobiłem wobec tej nauczycielki, tylko on to robił życzliwie. Proszę Państwa, do niewielu polskich firm, bywa to w międzynarodowych korporacjach, niektórzy próbują tego w ramach polskich organizacji, dociera mentoring jako pewne rozwiązanie, bo bardzo modny jest coaching. Coaching polega na tym, że specjalista albo szef pomaga doskonalić jakieś umiejętności, a tak zwany coaching życiowy pomaga doskonalić umiejętność zarządzania sobą, swoim życiem. To jest bardzo ważne i potrzebne. Natomiast mentoring jest czymś bardziej z dystansu, bardziej z lotu ptaka. Jest właśnie tak, jak powiedziałem, po to, żeby zrozumieć świat, zrozumieć siebie i w kluczowych sprawach dokonać ważnych zwrotów życiowych, przedyskutować je. Czy w firmie kogokolwiek z Państwa tu obecnych był lub jest realizowany jakiś program mentoringu? Pewnie nie. Zwłaszcza teraz, kiedy ściągamy cugle, kiedy nie ma środków na różnego rodzaju projekty. Ale gdyby powiedzieć, że nasze życie i nasze relacje z autorytetami, z mistrzami, ze starszymi kolegami, albo młodszymi kolegami, tymi, dla których my jesteśmy autorytetami, składa się z momentów mentoringu, z takich momentów, jak ja przeżyłem wtedy z Maciejem Miennikiem. To czy ktoś z Was może powiedzieć, że taki moment w życiu bywał, czy bywa Twoim doświadczeniem? Kto może potwierdzić? Kto z Państwa może powiedzieć, że bywa, że przez jakiś odcinek czasu Twojego życia ktoś jest dla Ciebie mistrzem? Gratuluję. Nie tylko, że spotkałeś, ale że mogłeś przyjąć, bo my w Polsce mamy duży kłopot z przyjmowaniem. Proszę Państwa, mamy w Polsce bardzo duży kłopot z przyjmowaniem. Ciekawe, że jeżeli towarzyszę liderowi, który jest mentorem, on musi przejść albo przez to, że został zadekretowany jakoś w jakimś projekcie firmowym jako potencjalny doradca dla dużo mniej doświadczonego talentu młodego człowieka, ale on jest najeżony, on mu nie ufa. On wyciąga swoje tak zwane detektory ściemy i sprawdza, czy ten człowiek na pewno jest spójny. Albo może być tak, co się zdarza rzadziej, że ktoś idealizuje, zaczarowuje się tym autorytetem, ale potem jest tym silniejsze rozczarowanie. My mamy w Polsce
olbrzymią skłonność do nieufania. Tylko 12% Polaków ufa komukolwiek poza rodziną. Czyli wyobraź sobie, idziesz przez Lublin, nie wiem, mijasz tutaj może centrum, inkubator, ośrodek, mijacie 10 statystycznych osób, uśmiechasz się, jedna się oduśmiecha, a 9 kolejnych myśli, co ona chyba kombinuje. No? Proszę Państwa, w takich warunkach no, nic nam nie pozostaje, jak śmiać się z tego, aczkolwiek to boli. W takich warunkach bardzo trudno stworzyć relacje mentora i adepta. Trudno mieć takie mentoring moments, lecz tym bardziej warto, abyśmy szukali takich doświadczeń, które mogą choćby zmienić tę statystykę, bo jak zmienimy tę statystykę, to my, czy nasi koledzy, czy pracownicy, może nie będą mieli ochoty wyjeżdżać za granicę, szukać szacunku, wykorzystania talentu i wizji przyszłości. Przecież my możemy tworzyć swój świat, w którym zamieniamy nieufność na realizm. Skoro osobiste zwierzenia, to kolejne. To jest mój tata. A to jest Andrzej Santorski, najmłodszy z trzech synów. Ostatnio średni skończył 34 lata, najstarszy ma 36, Andrzej 26. Mój tata bardzo wcześniej odszedł. Andrzej urodził się 10 lat po jego śmierci. Ja, gdy potem w ramach własnego treningu psychoterapeutycznego przerabiałem to, co ja wyrabiałem w szkole, to zrozumiałem, że ja bardzo kochałem mojego tatę, idealizowałem go, a może bardzo ceniłem. Tata był architektem, wizjonerem. Tata rozstał się z mamą, albo rozstali się, bo nie umieli ze sobą żyć. Ja musiałem być tak trochę z jednym, trochę z drugim. Ja się potem dowiedziałem, że ja dlatego byłem tym błaznem, dlatego robiłem tyle spektakularnych głupot, bo tak jakbym go wzywał, żeby szkoła go wezwała, żeby on przybył. Nie bardzo wiedzieli, co zrobić, bo już trójka ze sprawowania, no co można jeszcze zrobić? Można mi przesłać do innej szkoły, do Anina z Falenicy, ale byłoby to samo, prawda? Ja wtedy nie znalazłem drogi na to, żeby go wezwać. Ale minęło kilkadziesiąt lat i przy okazji doświadczyłem czegoś, co nazywam, to brzmi po angielsku lepiej, aczkolwiek chcę od razu powiedzieć o tym jakoś po ludzku, junior mentoring, że twoim mentorem może być ktoś młodszy od ciebie, lecz dysponujący tak odrębnym od twojego doświadczeniem, że może ci służyć. Takim mentorem jest dla mnie syn Andrzej, a zaraz powiem, skąd tata się tutaj wziął. My szukamy prostych rozwiązań w przywództwie, w biznesie i w zarządzaniu. No choćby to, że próbujemy ogarnąć złożoność tych naszych folwarków i przy okazji dobrodusznie się nad sobą uśmiechnąć, a potem pytać, co może być jedną mikrokorektą, która przyniesie makroefekt. No choćby taką mikrokorektą może być wprowadzenie pewnych rozwiązań związanych z mentoringiem. Albo wprowadzenie, jak pewien szef zrobił, że zanim komuś przerwie, to robi oddech. Przerywał, ale to, że robił oddech, zanim przerwał, zmieniało folwarczny charakter jego relacji. No i Andrzej Santorski, młody grafik, który pasjonuje się minimalizmem w grafice i w komunikacji. Te slajdy, które mam też, on zrobił, przebudował moją komunikację firmy, moje logo. Wszystko ciągle mi upraszcza i mówi, tata, to jak ty za wile to przedstawiasz i szykujesz, i tu bywa brutalny, no bo jak wam mówię, mentor urealnia, to jak wyrywanie zęba przez dupę. Tata, ty nie możesz tego zrobić prościej. Mój mentor, nazywa się Andrzej Santorski, trenował sztuki walki, wushu w Chinach, był mistrzem Europy juniorów, więc ja też nie mogę wejść w rolę ojca do końca. Więc przyjmuję. Natomiast najgłębsza lekcja, której mi udzielił, miała miejsce, zainteresowali się w takim portalu fathers.pl dla wrażliwych ojców, którzy szukają, jak być ojcem w inny sposób niż albo być ojcem lamusem, który biega z wózkiem w swetrze dotąd i włosach dotąd, albo ojcem takim autorytarnym, co się wstydzi, że przeżywa, prawda? I poproszono, żeby on opowiedział o sobie, ja o sobie i żeby pokazać, jak nasza praca właśnie w zakresie minimalizmu graficznego przekłada się, jego doświadczenie na moje, a moje z kolei związane z biznesem, jak on z tego korzysta. Ja przeczytałem, że on powiedział coś takiego o moim ojcu. Użył jego imienia i to takiego, jak to mówiła moja mama. A przy okazji technika, wzruszam się,
jeżeli moje wzruszenie jest nieadekwatne w tym momencie, bo ja się mam wzruszać ewentualnie dla Państwa, nie dla siebie, to mam technikę, rozprostowuję dłonie, nauczył mi tego pewien jogin. I zobaczycie, za chwilę przeczytam to samo i już bez zbędnego wzruszenia, ale dalej z poruszeniem. Mietek odegrał wielką rolę w moim rozwoju plastycznym, choć nigdy go osobiście nie poznałem, pisze Andrzej o moim ojcu. W kilku zachowanych przez tatę, czyli przez Jacka Santorskiego, szkicownikach, dziadek prowadził swoje wizualne zapisy rzeczywistości. Rysował nie tylko rzuty domów, ale również portrety i scenki rodzajowe. Najpiękniej jednak rysował konie. Umiał oddać ich grację i dynamizm ruchu kilkoma tańczącymi liniami. To było naprawdę coś. Dziadek rysował czarnym piórkiem, postanowiłem pójść w jego ślady. Reprodukowałem szkicowniki dziadka podkradanymi tacie czarnymi cienkopisami. Do dzisiaj to moje ulubione narzędzie. Używam go codziennie. Wiedza plastyczna, jak dały mi te nietypowe lekcje, stała się fundamentem mojego dalszego rozwoju graficznego. Pomyślałem sobie, Boże, synku, to ja wzywałem ojca, robiąc siebie błazna, a ty pokazałeś, że przecież w domu są szkicowniki, że można do niego pójść, prawda? Jaka lekcja w czasie przesunięta. A z drugiej strony mówię wam o tym, że, bo jestem przekonany, że każdy z was może sobie wyobrazić, że ma swojego mentora albo ma taki autorytet, któremu zaufał i masz z nim ten mentoring moment. I wtedy powstaje pytanie, co byś chciał usłyszeć? Co byś chciała usłyszeć? Ja w swoim 64 roku życia chyba chciałbym usłyszeć, przyjmuję cię z twoimi ograniczeniami. A co ty byś chciała usłyszeć od swojego mentora? A może jednak by cię urealnił? Nie chcę, żebyście się zbiorowo zwierzali, ale chcę zapytać, czy ktoś ma jakąś myśl dla siebie. Nie będę dopytywał, nie będę nikogo zapraszał. Co byś chciała usłyszeć od swojego mentora, gdyby taki był w tej chwili w twoim życiu? Senior albo junior mentoring. Kto ma taki pomysł? Okej. Okay. To zróbmy teraz ćwiczenie. Wyobraź sobie, że ty jesteś mentorem dla kogoś. Nawet jeżeli jesteś w wieku mojego syna, możesz być mentorem dla 64-letniego wujka, czy szefa, czy dziadka, jeżeli jeszcze poczekamy parę lat. Co ty mógłbyś powiedzieć takiej osobie? Co chcesz powiedzieć? Czy możesz się znaleźć na posterunku w roli mentora dla kogoś? Kogoś, kto pomoże komuś żyć. Przez to, że przekaże mu jedną z dwóch rzeczy. Albo w co wierzy, jak go akceptuje, jakim jest, albo jeśli on tego potrzebuje, to go urealni. Stworzymy świat trochę lepszy, taki, w którym ta statystyka, niezależnie czy jest manipulowana, czy nie, nie będzie adekwatna, że milion Polaków chce wyjechać, szukać szacunku, realizacji talentu, możliwości rozwoju, pracy w zespołach gdzieś na świecie. Zrobimy to? Dziękuję.